Halo? Ten na Bali nie mogę gadać. Ale to ty dzwonisz. W tym odcinku z naszej serii Podróż dookoła świata udamy się na wszystkim znaną bardzo dobrze wyspę, czyli Bali. Zaczniemy od krótkiego wypoczynku na południu, a później ruszymy na tygodniową wycieczkę po centralno-północnej części wyspy. Będzie dużo natury, plantacje kawy oraz wodospad, na którym byliśmy zupełnie sami. Będziemy opuszczać powoli Jawę i kupujemy bilety na prom, które można kupić w Alfamarcie, czyli takim tutejszym 7-Eleven, albo w Indomarecie. Jest w sumie taka sama cena, 11 600, więc spoko. Chcieliśmy kupić przez stronę, ale niestety nie dało rady, bo tutaj są inne formy płatności. No ale okazało się, że to jest taka sama cena. Bo w agencjach trochę żrą na turystach i chyba jest 18. No i dopłynęliśmy. Oczywiście mafia transportowa nas przywitała. Standardowo taksówki udające, że są autobusami, żeby tylko naciągnąć. No ale my idziemy na zwykły autobus, który podobno stąd jedzie do Denpasar. Witaj, raju obiecany. Tutaj gościu naciągacz. Oczywiście ten krzykacz, który najbardziej w białej koszulce. No teraz wszystkich prowadzi już niby na busa, niby zaraz do swojego. Jako banda. Jest autobus, ale oczywiście mówią, że jest full booked. Oczywiście nie jest full booked, więc walą, oszukują i mówią, że tutaj kosztuje 60, później 40. Całe to wydarzenie wyglądało bardzo podejrzanie, dlatego postanowiliśmy odejść kawałek dalej i spytać lokalnych, którym busem jechać. Okazało się, że złapaliśmy busa przy drodze. Gościu wyszedł, zatrzymał się i ma ryż na czole. Może dlatego, że nas oszukał i chciał więcej pieniędzy. Musiał się wypowiadać. Kierowca do momentu przyklejenia ryżu do czoła jechał całkiem nieźle, a potem odblokował nowe moce i włączył tryb super przyspieszenia. Lądowaliśmy ten pasar i właśnie jesteśmy tutaj z lokalnymi ludźmi. Hello, hello. Hello. Siedzimy sobie. No i okazało się, słuchajcie, bardzo ciekawą ciekawostką, możesz ją opowiedzieć. Tak, że dowiedzieliśmy się, że tutaj jak się rodzą dzieci, tylko na Bali to jest, to one mają 4 imiona i są tylko wyłącznie 4 imiona, które się nadają w zależności od tego, które dziecko się urodzi pierwsze. Czyli pierwsze dziecko nazywa się jednym imieniem, drugie jednym, trzecie, Puta, czwartym. Made, Gade, Wayan. Wayan. A jeżeli ma się piąte? To zaczynacie od jedynki z powrotem. Panowie sprzedający bilety i nie wiem, pracujący tutaj są bardzo zaabsorbowani graniem w gierki telefoniczne do tego stopnia, że daliśmy jednemu hajs za bilet i powinien kosztować 4400, daliśmy dychę i on już stwierdził, że dobra, nawet nie spojrzał na te pieniądze, tylko położył koło siebie, żeby tylko nie przełapić sekundy ze swojej gry. Prawie 21, 5 godzin w tym szaleńczym, ryżowym potworze. Oj tak, ryżowy potwór, dobre określenie. Kolejny już dzień, jesteśmy na Bali. Tylko że na tym Bali, gdzie jesteśmy w mieście Kuta, tak naprawdę to bardzo ciężko spotkać Balijczyków i nie bierzcie za pewnik tutaj tych ludzi, którzy są za mną, bo to jest wyjątek. Z reguły wszyscy są Europejczykami. I to też jest dobrze, bo to jest to po prostu miejsce, które przyjeżdżają ludzie, turyści. Wszystko jest zrobione pod turystów, są aleje. Tak naprawdę Prada, Milano, wszędzie jest sprzedawana Gucci. No wiadomo, ktoś przyjeżdża na Bali, lubi sobie pofolgować i trochę wydać na ciuchy za miliony monet. No to jest taka druga Tajlandia tutaj, w tych turystycznych miejscach, nie? Zdecydowanie. Jak na tym, na Koh Phi Phi. A tutaj jest trochę więcej miejsca, więc no ale klimat podobny, atmosfera to sama. Nastawiamy się tu głównie na surfing, zwiedzanie Bali tak samo. Pokażemy wam, jakie to są miejsca tutaj do odwiedzenia, co o nich sądzimy i w jaki sposób się do tego odnosić. Ale piękne są pozdrowienia tutaj. Więc jeżeli przyjeżdżacie do miejscowości Kuta, to miejcie świadomość tego, że praktycznie będzie to taka Tajlandia, Azjo, Europa. O, zeuropeizowana Azja. Przez 4 dni będziemy się europeizować, bo dawno w Europie nie byliśmy.
idąc za duchem europeizacji, poszliśmy do Turcji, która do Europy za bardzo nie należy. Można znaleźć fajne, nietłoczne miejsca w okolicach, jednakże w miarę tanie, tak? Chcecie szukać miejsca nieturystycznego, bardziej takiego prawdziwego Bali, to spróbujcie północ z wschodem. Wiadomo, dojazd też na ludzi kasują, na turystach i to bardzo znacząco, bo spotkaliśmy gościa z Ubera, który mówi, że około 3-4 razy każdy podnosi cenę. Więc trzeba się targować 3-4 razy. On powiedział, że 20 tysięcy zabierze gościa lokalnego, a 150 powie, no powie po prostu turyści, ale powiedzmy za 60, jeżeli będzie dla niego dobrze, to i tak pojedzie. Wczoraj podobno jechaliśmy tym busem, mieliśmy zapłacić normalny bilet, 50 rupi za osobę, zapłaciliśmy 50 tysięcy, więc gościu nawet się zdziwił, że taki dobry deal znaleźliśmy, ale ten nasz kierowca szalony pewnie po prostu też dla siebie przyjął hajs, więc spoko. No i przyszliśmy na plażę w Kuta. Żadne w innym miejscu tak nie było jak tutaj. Tyle leżaków. Ale jakie fale się zawala za ten. Zobacz, jakie wielkie fale, patrz. No tutaj faktycznie spoty do surfowania są mega i te warunki, wow. Ale ludzi masa. Nie aż tak dużo jak przecież w San Juan. Na plaży w sensie. No. Na plaży tak. A zaraz będziemy surfować. Też będziesz surfować? Nie wiem właśnie. Czemu? Bo mam takie zakwasy po tych trekkingach trzydniowych. Dzień dobry, 12 lipca, godzina 7.30. Chcecie zobaczyć, jak wygląda teraz plaża? Naprawdę jest imponująca. Przyszliśmy na plażę na poranną jogę. Raczej tego nigdy nie robiłem, ale mam jakąś aplikację, która może nam w tym pomóc. Zobaczymy, jak to będzie, a plaża wydaje się pusta. Chociaż wiele osób też już wpadło na ten pomysł. Ale żeby iść z duchem czasu, to podjechał właśnie motocyklista, który coś tam zaczął mówić, coś tam chciał nam sprzedawać, a ja się go zapytałem: ziomeczku, czy ty do mnie mówisz? A on mówi tak. To poproszę 100 tysięcy. Słuchaj, to jest Bali, no. Wszyscy za wszystko płacą. Się zaśmiał i mieliśmy dobry kontakt, więc my też chcą zarobić, wyżyć. No ale przesadzają w niektórych rzeczach. Po pobycie w Kuta pojechaliśmy publicznym autobusem do Ubud, w którym wypożyczyliśmy skuter na naszą tygodniową wycieczkę. No i szybka zmiana planów. Wyglądasz jakiś szeregowiec dolot. Bierzemy plecak, Paulina bierze mój plecak. Jeden plecak zostawiamy właśnie w tym cudownym miejscu, w którym byliśmy. No, wypożyczyliśmy motor, znaczy skuter i będziemy podróżować przez... Naprawdę wyglądasz jak pilot odrzutowca, jak spadochroniarz. A z tym plecakiem jeszcze. Będziemy podróżować przez całe Bali i Lombok na skuterze, bo dużo łatwiej tam dotrzeć i może jakieś fajne miejsca odwiedzimy. Jesteśmy w takiej jakiejś knajpie na totalnym odludziu. Ma super klimat, w ogóle jest duży ogródek i tak sobie siedzimy na mega polucajka. I nazywa się Lohi Lodzi. I jest mega fajnie. Jedziemy, kierujemy się na północ do okolicach Munduk. Tam się właśnie kierujemy. Dużo zwiedzania będzie, dużo materiału nagramy z tego, z naszej przygody. Jesteśmy takimi teraz nomadami, bym powiedział. De facto jesteśmy tylko bezdomnymi. Ale ze skuterem i plecakiem. Droga do Munduk okazała się bardzo malownicza. Mijaliśmy mnóstwo pól ryżowych oraz mniejszych, lokalnych miejscowości, wspinając się powoli w górę. Słuchajcie, to jest kolejny punkt naszej rowerowej, motorowerowej wyprawy, a raczej skuterowej. W każdym razie jesteśmy w miejscu, w świątyni, w jednej z ważniejszych świątyń hinduskich, która jest świątynią na wodzie.
No i oni też są wyznawcami hinduizmu, co można było zaobserwować też przy na przykład błogosławieństwem ryżu albo jakimiś takimi małymi tackami z kwiatami czy czymkolwiek położonymi, żeby właśnie oddawać te czcie różnym bożkom. Czcie. Tak. Ta świątynia podobno powstała w około 500 roku przed naszą erą, ale nie jest to do końca takie potwierdzone, bo została odkryta dopiero w XVI wieku, a w XVII wieku ją odbudowali. Tak naprawdę jak ją odkryli w XVI wieku, to tutaj niewiele z tego było. Kilka kamieni, jakiś sarkofag i tyle. Zobaczyli kilka kamieni. O, świątynia! Tak. Ta świątynia w ogóle jest poświęcona bogini Danu, a Danu w języku balijskim to jest... Prawie jak Daniel. Jezioro po prostu, tak. Prawie nie, jak Daniel. Nie jak Daniel? Daniu. A w ogóle tutaj jest całkiem chłodno, bo znowu jesteśmy w górach, więc jest tak no, nie za ciepło. I tam jest taki w ogóle statua truskawki, bo jesteśmy znowu w miejscu, gdzie są te wszystkie pola truskawki. Gdzie rosną, nie? Tak. A tutaj w tych miejscach tylko rosną właśnie na wysokościach. Tak. Oni się tak jeszcze, to można tam iść na tą farmę tych truskawek i tam chodzić, zbierać i dużo kasy za to chcą, więc śmieszne to jest, że to jest truskawka, tam jest w ogóle jakiś ptak. Bardzo ładnie utrzymana jest ta świątynia, naprawdę widocznie widać to, że się o nią starają i to jest obiekt sakralny, a nie tylko obiekt turystyczny, bo widać, że faktycznie jest tu bardzo ładnie. Fajne te dachy włochate, takie podstrzyżone. Ciekawe, z czego to jest zrobione. Ale to jest bardzo ciekawe, bo stare domki balijskie w ogóle są też bardzo podobnej architektury zachowane, co właśnie te świątynie hinduskie, ponieważ też mają jakieś takie dziedziniec, place, jak znajdziemy jakiś, żeby wam pokazać, na pewno wam pokażemy, ale właśnie w ten sposób też wchodzi się do takiego ogrodu, do takiego po prostu dziedzińca, domku typowego balijskiego. Myślę, że warto tu przyjechać. Ogólnie jest bardzo ładnie to wszystko utrzymane, fajny ogród. Dosyć oryginalna jest ta świątynia. Nie jest taka jak te wszystkie inne, które widzieliśmy, hinduistyczne czy buddystyczne, bo ta jest takim trochę mieszańcem. Trochę tak, tutaj w ogóle cały styl balijski jest dosyć mieszany w porównaniu z hinduistyczno-buddystycznym, bo wiadomo, te religie tutaj ze sobą walczyły i walczyło panowanie nad tym rejonem. Jednakże no, ten styl balijski jest dosyć taki odmienny od wszystkich. Specyficzny taki bardzo, więc myślę, że warto, bo to jest coś innego. Można się w tym miejscu zakochać i w tej wyspie, bo jest naprawdę niesamowicie. Te białe, zielone tereny z żółtymi, w zależności jeszcze od pory sezonu, końcówkami ryżu są naprawdę niesamowite. Tak, widoki są super, zwłaszcza jak się jedzie po tych bardziej górskich terenach. No nie wiem, czy ktoś może się zakochać w takiej Kucie albo innym takim turystycznym Wiesz, miejscu. No. Ludzie przyjeżdżają tutaj się zrelaksować. Nie, a wy przyjechalibyście na Bali się zrelaksować właśnie, czy raczej podróżować i zwiedzać to tak jak my? Można nawet sobie strój wypożyczyć tradycyjny balijski. Za 90 tysięcy jest chyba najtańszy. Tutaj mamy przykład, jak bardzo turystyczny jest Bali. Idziesz do jednej z najważniejszych świątyń buddystyczno-hinduistycznych. I proszę bardzo, restauracja. Pizza, burger, nuggetsy, hot dogi. Nie nasi goreng, nie soto ayam, tylko pizza i burgery. Będąc już prawie na miejscu, nie mieliśmy pojęcia, gdzie będziemy nocować, ale bardzo szybko udało nam się znaleźć ciekawe miejsce z przepięknymi widokami. Zobaczcie, mamy taki dom z bambusa. Chyba z bambusa, no tak, z bambusa. I zobaczcie, jaki widok. Niesamowity. Dla takich chwil warto podróżować. Zobaczcie, a to jest nasz kibelek. No, ciepła woda podobno. Jest i słoma, grzewany słom. Mam nadzieję, że nie będzie zimno w nocy. Chociaż mówię, że czasem wieje, więc... Mamy śpiwór. Tak, jeden. Ja się zastanawiam, gdzie twój plecak, a to zostawiliśmy go w miejscu jednym. Fajne nice. To miejsce i 60 zł kosztuje za noc, więc naprawdę znalazłam to na Google Maps przez przypadek totalnie po prostu. Patrzę, klikam, o fajnie, zabukowaliśmy dosłownie w 3 minuty i ostatni chyba domek. Właśnie na tour po plantacji kawy tym razem.
bo jest tutaj, jak się okazało, w naszym kempingu, hotelu, nie wiem jak to nazwać, ale bardzo fajne miejsce, mają swoją plantację kawy i organizują właśnie wycieczki za 50 tysięcy, co jest około 11-12 zł, więc nie jest tak źle. I w tym może dostaje się filiżankę kawy z luwaka i no cały tour po prostu. Zobaczymy jak traktują te luwaki tutaj, zobaczymy. Tak. Bo podobno słyszeliśmy, że są kiepsko traktowane, ale może właśnie w takich mniejszych plantacjach jest to trochę lepiej. No ciekawa jestem, bo nie słyszałam nigdy właśnie, wiedziałam, że to jest najdroższa kawa na świecie, ale i jak wygląda mniej więcej ten proces, ale o tym jak traktują te zwierzaki, to w sumie niewiele się mówi i też za wiele w internecie. Dopytamy. Dostaniemy też kapelusze. In Robusta coffee normally stay in the more lower place than this. It's like example in Ubud. So this is like high place and this is good for Arabica coffee. This is Arabica coffee. How do you know it's Arabica or how do you know it's Robusta? If you open, it's much, yeah, it's much water. It's water? Yes. So it's the, water in Arabica and yes, there is no water little, in Robusta? A little bit dry in Robusta. Oh, nice. And but the seeds looks the same, yes? Yes, this looks the same. Natural process is the animal will eating the red coffee bean and splitting the bean. Farmer normally try to get it the splitting by the animal. But what animal? Example, a bird, mouse. This one example, this is eating by animal. He'll be in the ground like that and until he'll be big like this one. If the farmer not getting the coffee like I get it, he'll be big like this one. He'll be okay. Grow up and become the baby coffee. 1 week or 2 weeks. Yeah. You can get it, later on you can plan it by your own self. Te kapelusiki są śmieszne tutaj, bo one mają taki rondelek, w Wietnamie tak nie miały i one zwyczajnie się trzymają tego. To jest inny trochę styl, bo w Wietnamie mają ten jeszcze taki jak to się nazywa? Trzeba się przedzierać przez krzaki. Mają ten sznurek podtrzymujący, a one mają po prostu rondelek. Są faktycznie indonezyjskie. It's the red, yes? Yes. Red coffee beans. Yeah. You can do it like me in the corner of the tree, okay? Okay. 1, 2, 3. Putting your mouth. Yeah. But splitting the bean, okay? Okay. You can feel it. The taste of the coffee. The taste? Yes. Sweet, right? Oh yeah, the sweet. Mm-hmm. And smashing first, like this one in here, smash until he's splitting the bean. Okay. So after that he'll be drying around 2 weeks, and but before we dry, we must wash and keeping in the bucket around 1 day full, for he the gelling for everything will be clean. So cleaning first. After that, put in the sun around 2 weeks, similar. The technique will be different and the taste will be different as well. Washing, this is the name is Fulos, but drying is the name is drying technique. Like the human have two technique, but the one of the good tasty is to select by animal because animal only eating the best. The best, yeah, yes. Yeah. We have two technique: the first picking and the second collecting. Okay, and you sell coffee outside of your plantation or only like only in here, only in touristics. Like only touristics, sometimes we put some in local people to buy it and... Będziemy właśnie sadzić kawę, znaczy ziarenka coffee, baby coffee i możemy tutaj później przyjść i ją po prostu sobie zebrać sami. Tak. Więc zapamiętajcie to. Ja bym posadził to, słuchaj, przy tamtym, może nie, bo tamte... This one, here on the hill. You will see. How many days, like months, years? You're big. Yeah. Yeah. Until I can take a coffee beans. Okay. So, this one coffee plant already 1 year. 1 year? Yeah. To za rok. Dobra, jak przyjadę, to za rok będzie już gotowe. A, za 2 lata już tak. Czekaj, też chcę posadzić. No dobra, to sadzam jedną przecież. Nice. Czyli za 2 lata dopiero możemy przyjechać, słuchaj. A za 5 lat jest tutaj. No dobra, w zasadzie to za 2 lata będziemy mieli własną kawę. Dobra, sadzimy drzewa. This is a not good plant, yes? Yes, you can clean it if you want. Yeah, of course, I will. This is my place to coffee. Yeah.
So the Arabica normally needs the ground is a little bit wet with the watering. So you have to put the card here. I will have the recorded in on YouTube. Yeah. In 2 years, I come here to collect my coffee. Okay. Yes, I will be waiting you, sir. Yes, perfect. Okay. Tutaj mają swoje luwaki i też są luwaki, które żyją na wolności. I tutaj jedynym możliwością zbierania kawy z luwaka jest po prostu wzięcie jego kupy, zwyczajnie, i przeszukanie jej. We have heard like the luwaks sometimes are kept like only for production, you know. Like they are not good because like they are starved because to eat more coffee beans. Is that true or it's not happening? I think many places like that, but we in here only take the poor of luwak from the wild. Okay. Yeah, so we're not sure about that. To jest kupa luwaka. So this is the best coffee. Yeah. In the world. In the world. And this is already dry, it look like. So this is already hot. Yeah. This morning. Jak oni mają tylko dla turystów, to myślę, że to spoko jest. To jest najlepszy sposób. No zbierają po prostu od dzikich zwierząt, nie. Nie trzymają ich jakoś tutaj w klatkach ani nic. No bo nie widzieliśmy tego w zasadzie, nie? Więc no, trafiliśmy spoko, do tego można miejsca. Pić. A, czyli jednak trzymają. One is shooting the luwak and want to eat him. Really, people try to kill him? Yes, he can saw for the ears different. Oh, so that's why you keep him? Yes. Okay. Don't leave me close. I will take some banana for him. Tylko dlatego, że ktoś próbował go zabić i uszkodził mu ucho i oni go wzięli tutaj, żeby po prostu nic mu się nie stało tam w, na dziko. Więc no, bardzo spoko miejsce. Pytanie ile w tym prawdy, no ale tak. Ale mają tak, mu przynieść tak wygląda, banana. No. This is only your one luwak, yes? Yes. And we safe with the farmer. Nice. And you give him the coffee beans to eat or not? No? Never. Never? Yes. Luwak not eat the coffee. Only sometimes he eat the coffee. Okay. Okay. Is it not good for them to eat coffee? Yes. He makes belly will be sick, but in some case... Ten luwak nazywa się Jerry. Czyli zobaczcie, takie miejsce to taka szklarnia. O, ale so, tu gorąco. This is coffee. This one. This is full wash technique. This and this one. This is a full wash technique. For the coffee. Full wash, okay, yes. So it's less intensive. Yes, and he need dry around 2 weeks until he very dry and ready to next process. The silver skin. Yeah, mm-hmm. I see. And this is the true coffee bean. The green like this one is coffee bean. The green? Mm-hmm. It's always like this. Always like this one. Proszę bardzo, wypalają kawę. So, this one is poop of luwak. This is from luwak? Yes. But this is the whole poop? Yes, whole poop. Powąchaj. Nie pachnie jak kupa. It's not going to smell anything because this is already dry. Yeah. I get it already 6 months for right now. This is only get it in the jungle. Like okay. That. All in here is processed by natural as well. And poop of luwak, like this, still in here. This is after dry and wash? Yes. And this is after dry? Yeah, this is after dry. Okay. This is wash. Let it clean. He look like peanut. Yeah, yeah, that's true. Yeah, many people say that. These tools, or this one, sorry. So this is for the roasting. Yes. This is for the roasting coffee. 3 hours max, maximum for not burning all the coffee. This one, the luwak already roasting. Nice. Yeah. And this is Arabica roasting. So, smell different? Yeah, it smells different. Yeah. Yeah, exactly. This is more heavy. Yeah. Yeah, more heavy. Yes. This is black. This one is black, but have a brown color. Mm-hmm. So this is not more longer time. Need more longer time. Yes, more so you time. You just need the black one. Yes, you need the black one. And the black one is not true. It's good or not? Inna, trochę. Delikatniejsze, nie? This ah, this is the beans. Yes, it's the bean. Gdzieś tam, wiesz,
Kawa z Lubaga gdzieś tam się wala po magazynie, już nieważne. Oh yeah. Nice. Yeah. This is already to become the party. And how many grams do you have here? This one is 100 grams and the price around 500. 500,000? Do you know in Poland this could cost like 100 USD? For this one? Yes. For 100 grams. Really? Yes. Yeah. You must come to Bali, yeah? This one, yeah? And this is original from okay? Fajne bardzo. Polecamy mega to miejsce. Jest bardzo pro-eko. I robią wszystko naturalnie, bez żadnych tam dodatkowych procesów. No i bardzo fajne to, że nie wykorzystują tych zwierzaków, dla których podobno ta kawa właśnie wcale nie jest dobra. Więc propsy, polecamy mega to miejsce, plus widoki z tych domków, super. Bardzo dobry standard i jedynie 60 zł za noc, więc czego jak przyjedziecie tutaj, powiecie Gunowi, że jesteście od nas, to na pewno się ucieszy. Dobra, mamy tasting coffee. So, before your main event coming, let's go to drink our coffee in here, but I will just explain the three the best of the coffee and three the best of the tea, okay? Okay. So the first, the best of the coffee we have, this one. What is this? Avocado coffee. Avocado coffee. Yeah. Some spicy. This is we have the ginger coffee, but this one is... This is matcha tea. Good for the girl, brother. Okay. Yes. It's a luwak coffee. Yes, you can smell first and drink some slowly. Yeah, this is much better than we drink in the most touristic place, in Jakarta. Oh, do you know Cafe Batavia? Batavia. Cafe Batavia? In Kota Tua. You know, I stayed in Jakarta 3 years. Really? So I know this coffee. Yeah. It's not good? It wasn't good. I don't want to tell anything. Okay. Yes. Okay. It was very expensive and it wasn't that good. But it's this nice? Is much, yeah, it's much better. It's much better. Can feel that the luwak wasn't stressed when he pooped. You are professional. 16 lipiec, godzina 14.30, jedziemy teraz do jednego z wodospadów, którzy nam lokalnie powiedzieli, że jest ukrytą perełką. Tutaj nie trzeba też płacić za wstęp. Słuchajcie, mieliśmy takie przygody. Tak Google Maps wzięło trasę, więc nie ufajcie trasę Google Mapsa. Generalnie ten wodospad jeszcze nie jest nieodkryty, nieotwarty, ale dopiero teraz będzie atrakcją turystyczną. Tam były bramki, że 50 tysięcy możemy wejść bo jeszcze za darmo, bo jeszcze nikt tam nie czarżuje. Ale już niedługo, jadąc tutaj, odkryliśmy coś, czego nigdy nie widzieliśmy w życiu. Ja widziałam. Jak rośnie ananas. Właśnie tak. Tak, na dziko to śmiesznie. Chyba będą dalej tutaj drogę budować, bo jest mnóstwo cementu, kamieni. Nie wiem, czy tam się nie kończy. Cała wioska tu jest, to wygląda jak wioska taka rebeliantów, kurde. Jakbyśmy głęboko w dżungli byli, więc... Zdaje się, że będziemy mieli sam wodospad dla siebie. Tylko dla siebie. Jakaś pani nas nawet lokalna pokazała, że w tamtą stronę. Można by było tu wjechać, no ale bez przesady. Ciekawe, czy będzie tylko dla nas. Jeśli tak, to ja zakładam kąpielowy i skakuję. Już w końcu słychać, ale to jeszcze 500 metrów. Miejsc, jakie widziałem na świecie, na ziemi w ogóle, niesamowite, tym bardziej, że jesteśmy tutaj sami. Naprawdę jest to cudowne miejsce, jest tu cudownie i oby jak najdłużej bez ludzi, naprawdę sztos, to miejsce rozwaliło mi głowę. A ta ścieżka tutaj to po prostu wygląda jak skobita. Jeszcze muszę zobaczyć, czy niczego nie zapomnieliśmy, ale po prostu jest bajka, jak z Władcy Pierścieni.
Jeżeli to nie jest ukryty klej, no to ja naprawdę nie wiem, co to jest. Czym może to być? Co powiesz? No ciężko jest wracać stamtąd. Masakra. Jeszcze jakbyśmy mieli za to płacić, to dziękuję w ogóle. No dobry trening. Ciekawe, ile takie będzie. Ciekawe. Rok? Mniej? Może. Już zbudowali budkę do pobierania opłat, to... Szkoda. Powoli ruszamy już w stronę północy, do miejscowości Amet, gdzie planujemy się zatrzymać na jedną noc. Uważajcie na skuterkach, właśnie przed sekundą mieliśmy wypadek. Dosłownie siedzieliśmy tutaj i ten gościu w czerwonej pierdzielną babkę, ona chyba pojechała do szpitala, nie wiem czy on pojedzie za nią, chyba tak. I pomóc, ale masakra. Dosłownie, no siedzieliśmy na tych stołkach i tutaj... A, masakra. Idziemy właśnie przez północ Bali. Zrobiliśmy sobie przystanek w takiej kawiarni z widokiem. Jak ci się podoba? Spoko, mają całkiem smaczną kanapkę, tylko na obrazku była z frytkami. Myślałem, że dadzą frytki, ale zamówiliśmy osobno. No jest pięknie. Nie wiem, czy szukamy tu miejsca do noclegu, bo naprawdę jest niesamowicie. Bardzo ładna okolica, w ogóle bardzo fajna droga, jak się tutaj jedzie. Naprawdę tam wulkan. Spoko. Tak, a tam jeszcze wulkan. Widok naprawdę jest fajny. Po drodze udało nam się znaleźć hotel z bezpośrednim widokiem na morze. Widoki codziennie się zmieniały, ale z każdego miejsca było niesamowicie. Następnego dnia okazało się, że zatrzymując się na kawę, znaleźliśmy niesamowity glamping, na którym również postanowiliśmy przenocować. Mają rowery, w zasadzie motory, trzymane na drodze, pomimo tego, że mieszkają tutaj, zobacz, na górze. I mamy całą zbiorowisko. Hello! Hello! No to żeśmy trochę poszaleli. I chyba odrobinę luksusu. I chyba żeśmy sobie zrobili naprawdę odrobinę luksusu, bo taka przyjemność 270 zł ze śniadaniem. No ale dobra, oprowadzimy was po naszym namiocie. 270 zł za namiot. Jakbyście widzieli, to taki namiot jak dla cesarza. Proszę oprowadź, zrób oprowadzenie. Tutaj mamy stoliczek, właśnie którym się zabił. Pufy same, ogródek, piękny widok, kolejny piękny widok. To jest klif, tam jest basen, do którego pewnie zaraz wyjdziemy. Tam są kolejne domki. No ale dobrze. Fajnie, bo tak trochę zieleni oddziela, aż tak nie widać. No świetnie, świetnie. Więc pufy, stolik, tarasik. Wszystko fajnie. Jak tam łóżko? Łóżko. Ech. Fajnie. Wygodne? Nie. Dobrze. Wygodnie. I teraz najlepsza część. Tam szafy nie musisz pokazywać, ale mamy nawet latarkę w szafie. I teraz przechodzimy do najlepszej części. No idź, no idź. Pokaż, jak to się prezentuje. Wiesz, tu musisz sprzedać ten dom. Ale jak tu gorąco, ciepło. Nice. I szkoda, że tutaj nie ma dziury, że nie jest ten sufit otwarty. No, ale i tak jest fajnie. Fajnie to wygląda. O, prawdziwy kamień. Prawdziwy kamień? No. Ciężkie. A zobacz, jaki masz odpływ. No, takie może dużo płynu. Na pewno. Happy? W kolejnym odcinku będziemy kontynuować naszą jazdę po bardzo lokalnych, małych miejscowościach. Zatrzymamy się u niesamowitej rodziny i pokażemy wam, jak wygląda tradycyjny dom baliński. Link do naszego Patronite'a możecie znaleźć poniżej w opisie.